Budżet nie zawsze idzie w parze z jakością produktu. To wiadomo już od dawna, lecz deweloperzy wcale nie uczą się na błędach. Ciągle pakują ogrom pieniędzy na produkcje, które z czasem odchodzą w zapomnienie. Dzisiaj przedstawię Wam gry, które są tego idealnym przykładem. Zaczynamy! Player miał być wspaniałym ekskluzywem na PS3, w którym latając na smoku siejemy spustoszenie wśród okolicznych wieśniaków. I nie można zaprzeczyć, że miał pewien potencjał. Grafika i efekty dźwiękowe zawarte w grze stały na bardzo wysokim poziomie. Jednak wiadomo, że to nie wszystko, by osiągnąć pożądany produkt. Gra wykorzystała wbudowane czujniki ruchu z nieprodukowanych już kontrolerów. Wówczas kierowanie smokiem odbywało się na zasadzie przechylania pada w odpowiednim kierunku. Niby nic takiego, lecz niektóre misje w grze wymagały nadzwyczajnej dokładności gracza, której nie mógł osiągnąć przy przestarzałej już technice. Produkcja irytowała bardziej niż Dark Soulsy. Była wręcz niegrywalna. Pół roku później, uświadamiając sobie popełniony błąd, wydano łatkę umożliwiającą sterowanie smokiem lewą gałką pada. Jednak było już za późno. Gra w recenzjach zebrała niezłe baty, a ludzie omijali ten tytuł z daleka. Ion Storm nie popisało się zbytnio swoim talentem w branży gier, co jest wielkim zaskoczeniem, wiedząc, że założycielem studia jest legendarna postać pracująca przy największych światowych hitach, jakimi jest Doom, Quake czy Wolfenstein 3D. Oczywiście mowa tu o Johnny Romero. Daikatana była pierwszym i jedynym produktem studia, a przy tym totalnym niewypałem. To FPS, w którym wykorzystano motyw zespołowego rozwiązywania łamigłówek. W tym celu u naszego boku stawała dwójka sterowanych przez komputer bohaterów, którzy mieli nam pomóc w rozgrywce. Gra z początku miała opierać się na silniku Quake and Giants, Quake'a 1. W tym czasie ID Software planowało już wydać drugą część swojej produkcji na nowym, świeżym silniku ID Tech 2. Romero nie mógł pozwolić na wydanie przestarzałej już gry, postanowił przenieść więc produkcję na silnik Quake'a 2. Co gorsza, w jego zespole pracowali niedoświadczeni programiści, więc operacja ta trwała aż 14 miesięcy. W międzyczasie zdążył wyjść już nowy, innowacyjny wówczas silnik Unreal Engine z Unreala i ID Tech 3. Romero nie był w stanie dogonić pędzącej technologii. Wszelkie operacje związane z przenoszeniem gry na ID Tech 2 odbiły się na jakości finalnego produktu. Ostatecznie Romero wydał grę 3 lata po planowanej dacie. Tytuł był totalnym niewypałem. Przestarzała grafika, prymitywna animacja, słabe efekty dźwiękowe, do tego niedopracowana sztuczna inteligencja. Wszystko rodem z gier lat 90. Daikatana na tle gier wydanych w 2000 roku wypadła tragicznie. No nic dziwnego, gra w końcu była o generację do tyłu. Jak cała seria Simsów to niesamowicie grywalne i opłacalne produkty, tak Sims Online było taką simsową czarną owcą. Miały być to Simsy w trybie sieciowym. Gra była oparta na nieco zmodyfikowanym interfejsie i silniku graficznym, znanym z pierwszej części serii. Trafialiśmy do świata podzielonego na 13 miast, różniących się od siebie architekturą, czy też panującymi tam zasadami. Tworzyliśmy swój wizerunek i dostawaliśmy kawałek placu, na którym mogliśmy wybudować dom, czy też załączyć własną firmę. Każdego Sima cechowało 6 cech i umiejętności. Gotowanie, charyzma, zdolności manualne, ciało, logika i kreatywność. Poziom danej cechy określały zdobywane punkty doświadczenia. W grze standardowo dążyliśmy do podniesienia standardu życiowego i jak to w sieciówkach bywa, nawiązywaliśmy nowe, wirtualne znajomości. Niestety produkt nigdy nie zdobył dużej popularności. Serwery zamknięto 6 lat po jego wydaniu. Czemu? Twórcy nie do końca potrafili wykorzystać jego potencjału. A szkoda, to był naprawdę ciekawy pomysł, który mógł zawojować światem gier. Gdyby EA wzięło się za ten projekt ponownie, podejrzewam, że osiągnęliby ogromny sukces. Na obecnej liście pod względem wykonania najdroższe z podanych produkcji. Seria Driver łącząca elementy wyścigów samochodowych oraz przygodowej gry akcji cieszyła się dużym uznaniem wśród graczy. Do czasu. Firma tworząca trzecią część zbyt mocno zainspirowała się gigantem Rockstara. To jednak nie wróżyło sukcesu. GTA biło swojego nieudanego przyrodniego brata na głowę, a produkcja nie była zbyt dopracowana. Kiepskie sterowanie, problemy z interakcją oraz praca kamery, fatalne celowanie, słaba grafika, małe niedokładne wykonanie miasta, wszystko wręcz odstraszało. Gra była wykonana tak źle, że aż dostąpiła zaszczytu otrzymania tytułu najgorszej gry 2005 roku przez serwis Megagames. To widzę, tłumaczę. Jeżeli podobał Wam się materiał, oczywiście dajcie łapkę w górę i wbijajcie na naszą najnowszą platformę MediaCraft TV. Znajdziecie tam ekskluzywne materiały, których nie zobaczycie na YouTube. Także zapraszam i do zobaczenia.